Chcę zobaczyć jeszcze Dawida, bo ja Dawida nie widziałem, a chcę zobaczyć. Wester, zaraz pójdziemy. Napisałam sobie urlop na tydzień i mnie zwolnij za brak aktywności. I rozumiem, że po jej pracy szuka, tak? Czy będzie dzisiaj turmoil? Tak, bo Amerykanie ci ropę kradną. Wiem, Tedzik, będzie turmoilik, będzie, spokojnie. Czy kupiłeś już wszystkie meble, Bibos? Nie, ale jestem już bliżej, bo w czwartek montuję zasłony. Nice, zasłony montuję, tak? Będzie cozy as fuck. A właśnie, a propos rzeczy. Mikołaj, bo widzę, że jesteś. Jakieś multi w turmoil. No właśnie chcę na początku przejść solo, żeby ogarnąć gierkę na pewno. Ty masz czas w czwartek, czyki, bo bym pod jeden, bo kupiłem wczoraj dywan jeden, ale mniejszy i potrzebuję dywanu 2,5 na 3 metra. I muszę... Czad, sklep, gdzie można kupić dywan? Od ręki. Jakaś Jula? Czy jakieś Agata Meble? Ikea odpada. W Ikei nie ma fajnych. Byłem w Ikei, wczoraj nie było dużych. Jakiś inny sklep. Castorama. Agata, Castorama, Obi. Dużo pisz o... Comfort Police. Comfort? Jest takie coś? Dobra, czekaj. Comfort... Warszawa. Jest coś takiego. Komfort, podłogi i dywany. Zajebiście. My little pony, my little pony. Na Górczewskiej jest. Ale też jest komfort na tym. Okej. Okay. Ty, a to jest prawie tam, gdzie wczoraj byłem w Ikei. Jezus, mogę od razu pójść do Ikei. Okej, to jest na targówku. Ej, to podjedziemy, co? Oszą? Na rynku stragan sprzedawca pochodzenia romskiego? Nie mam takiego straganu. Achmedzik, dziękuję za 13 miesięcy. Dziękuję bardzo. Nie kupisz we mnie dywanu? Julcia? Jula, taki sklep, Jula. Leroy Merlin? Gigamarket? Sąsiad, spytaj, może ma? Sklep internetowy masz najbliżej? Mam najbliżej sklep internetowy, ale sklep internetowy, bo chcę zobaczyć, chcę, lubię dotknąć ten, no bo będę po nim chodził, nie? Na targówku masz wszystko, jeszcze Jula i z Castorama. Czyki, robisz coś w czwartek? Nie chciałbyś się przejść, pochodzić trochę po sklepach w poszukiwaniu najfajniejszego dywanu ever? A wiem, jak chodzenie ci dobrze robi. Party 1, party 1, party 1, party 1, party 1, party 1. Napisałem ci. Party 1, party 1, witam pana Tchorka, chciałabym panu dobry dzień. Ja tobie również chciałbym dobry dzień. Dziękuję bardzo, Ksany, za 50 biców, dziękuję bardzo. I Stefan za 5 miesięcy, dziękuję bardzo. Napisał mi. Niestety w czwartek nie mam czasu, jadę na USG i mam robotę. A, no dobra. To sam się przejdę. Sad Champo. Zero banów? Ty masz zero banów. A nie. A tak, zero masz, no. To ja sam się przejdę. Poro sad. To ja wpadam, jutro idziemy. Jutro... A, jutro jest czwartek, no. Może IKX Off-White? Res... O, mieli taki faktycznie, czekaj. IKEA X of... Faktycznie mieli taki dywan. Nigdy mi nie był potrzebny ten. Ale może... Nie no, kozak. Takie poduszki, super. Kompletnie kurwa wygląda jak normalna poduszka. Tylko, a zmieścisz do samochodu taki dywan? O kurwa, faktycznie do samochodu nie zmieszczę. O mój Boże! O chujeje zaraz. Słyszałem, ten dywan kosztuje... 3400 zł? Najchętniej odbiór osobisty Warszawa. Nowy zapakowany dywan IKEA Market. Ale on jest za mały, on ma 2 metry na 130, ja potrzebuję 3 metry na 2,5. No. Jak coś, ja mam kombi, więc dawaj znać. Musisz poszukać i pomacać i zamówić do domu. To panek cargo na minutę. A faktycznie mogę, no. Przyjdziemy wtedy i pomożemy. Siedzenie złożysz i zmieści się. Na chuj ci taki duży na ścianę. To nie jest na ścianę, to jest na podłogę. Ale w sumie nie brzydki ten wetgrass. Dobra, zobaczmy. Pomyślisz sobie to. Ja pana szukam. Mnie? Dlaczego mnie? O. To nie moje dziecko. Co? Ja ty jeździłeś tym? Jeździłem.
Jesteś niezależny jak Białoruś? Haha! Jesteś naprawdę niezależny! Wszystkie decyzje podejmujesz? Intexpe, dziękuję za 5 miesięcy! Okładką w stół, dziękuję bardzo! Dziękuję bardzo. Tam, patrzcie, teraz mogę na przykład wyrzucić broń. Czy? Ja robię, wiem. Czy ja mogę wyrzucić broni? Nice. Jesteś super pozytywny? No, a co, jaki miał być negatywny? I can run you. Ale za takie sklepy, co ci na wymiar ut na dywan, jaki chcesz, a potem go przyja dookoła. Ale czy ty rozumiesz, że to muszę mieć na piątek? To nie chodzi o to, ja wiem, że są tak. Są też takie, które ci na przykład mogą ci firanki przyciąć na ten, ja wiem, ale chodzi, że ja muszę mieć to na piątek, a najlepiej na czwartek. A zawsze mówię, życie jest za szare i zbyt negatywne, żeby było negatywne. Patrzcie czat, jak nie chcę właśnie ale... wchodzić śmieci 10 piętra... To pamiętam to, jaką miał brodę w ogóle. Zawsze balkon do czegoś. Czemu słyszy? Ja nie mam suba? Ten złamali mi na autostradzie, wyszedł! Ludzie ci pobrudzą ten dywan? No właśnie, kurwa, taki jest zamysł. Jezus, nie no, chuje zaraz. Dobra, wytłumaczę jedną rzecz. Ja kupuję dywan po to, żeby ludzie, jak mi wyleją cokolwiek w Sylwestra na podłogę, to żeby oblali dywan, który można wyprać, a nie na drewnianą podłogę, której nie domyjesz potem na przykład. Albo wsiągnie to w drewno. I tak dalej, no. O, jednak mam. Wolałbym wytrzeć podłogę, a ja nie. Jeżeli mam drewniane panele, nowe panele drewniane, które wsiąka w nich wszystko. No właśnie nie, no wolę nie, no. To są drewniane panele, które mają już swoje lata i szkoda mi jest, jakby coś miało się na niego na nie wylać, czy na przykład szklanka miałaby upaść na nie. W sensie jest to inne podejście? No tak, no. No wolę nie niszczyć sobie parkietu, a zniszczyć sobie dywan, jak najbardziej, no. Bo dywan kosztuje, nie wiem, 600 zł czy 300 zł, a nowy parkiet kosztuje, kurwa, kilkanaście tysięcy. No, dla mnie jest to całkowicie logiczne. To weź, kurwa, folię jakąś jebnij na podłogę, a nie no dywan właśnie, szukasz. No bez sensu folię, bo brzydko wygląda. Dywan mogę z ten, no poza tym dywan, czad. Dywan ma to do siebie, że wystarczy go uprać i jest jak nowy, no. No, czad, to jest logiczne dla mnie, według mnie. Nie wiem, dlaczego znaki zapytania i o co tutaj, co wam trzeba wytłumaczyć. To se kurwa wykładzinę kup. Myślałem o tym, żeby wykładzinę kupić. Myślałem o tym, no. Ale wykładzinę, żeby fajnie wyglądała, to musi być idealnie dopasowana do pokoju. A ja nie znajdę teraz takiej idealnej, bo tam są jeszcze jakieś rogi i tak dalej. Pranie dywanu kosztuje 300 zł, a folia 15 zł. To se jebnij folię cały dom, człowieku. No nie wezmę folię, kurwa, na podłogę na Sylwestra. Będzie to wyglądało jak gówno. Ty się zastanowisz? Przepraszam. Kompa owiń se folię, żeby się przypadkiem mu nic, kurwa, nie stało. Samochód se folię owiń, żeby przypadkiem się mu nic nie stało. Uspokój się. Po to ludzie wymyślili rzeczy, które są ładne i przydatne, żeby nie trzeba było wszystko folię bąbelkową owijać, no. Ja się rozumiem, Staszek. Nie no, wy udajecie tym czatem, naprawdę, no. I mi się wydaje, że u was jest często podejście takie, że a jak się wyleje, to i tak mama pozmywa mopem i nie widać. No nie, czad. Każdy płyn, zwłaszcza jeszcze alkohol, jeszcze jak słodkie, na przykład z kolą, na przykład, wyleje ci się na ładną, drewnianą podłogę, to niszczy podłogę. Nawet jeśli to zalejesz sobie mopem. Dodatkowo, są jeszcze ludzie, którzy na przykład jak coś wyleją, to ci od razu nie powiedzą na imprezie, że coś wylali na tą podłogę. Tylko na przykład walną skarpetką to i przetrą i nie będzie, pomyślą, że tego nie będzie widać. Dlatego wolę dywan, bo dywanu mi nie szkoda. Mogę wydać, nie wiem, poza tym pranie dywanu takiego nie kosztuje 300 zł, patrzyłem na cenę, kosztuje koło stówki, więc wolę wydać na dywan i potem 100 zł na pranie, niż wydać 15 tysięcy na nową podłogę po wszystkim, żeby to ładnie wyglądało, no. Tak, no jak wino się wyleje na podłogę, na drewno jasne, to jest koszmar, czad. Ty tego nie domyjesz, no, to byś musiał chemikaliami, ale niszczyć ten spokój, no wiadomo, dobra, wytłumaczyłem, mam nadzieję. Mam polakierowany ten parkiet, ale to nie znaczy, że nadal się nie może zniszczyć, no. Co jak dywan przeciągnie, dlatego biorę gruby. Niestety ja mam się ponad 20 lat, to trzeba samemu sprzątać, albo nie sprzątać. Nice. Just nie wylewaj. Nie, no nie mogę, dobra, chuje, zaraz idę dalej. Cześć mamiko w ogóle, cześć Weronika, cześć. To stradzie, babciu. No ten k***a bufer, babcia wsiadła z nim i mnie wyjebał tej żerem. Babciu, to trzeba, bo o, ja młoda babciu, babcia się nie przejmuje, za***. K***a jesteś, to wyklawa w się bufera jeb***. Pojedzie się po naszym chórczkowskim po mieście, jebany przyciął fryzurkę i myśli, że kurwa kozak. Cześć Jerzu, siema. Zobaczycie,
Ej, słuchaj. Słuchaj, lecę jutro do Poznania, idziemy na steka? Serio? Nie, żartowałem, co kto wyciął stoić. Bez paszportu niestety zostaje pan wpuszczony i nie będzie mógł pan przekroczyć granic wolnego miasta Paleto. Dlatego chcę pana uprzedzić i w Paleto nie obowiązują żadne tam wasze jurysdykcje czy jakieś tam te sprawy, że pamiętam jak się nazywa. No nie macie żadnych praw po prostu Paleto, tak to powiem, bez paszportu. Gdzie taki paszport można wyrobić? Na Paleto. No TJ. To mogę teraz podjechać wyrobić paszport? No nie, bo nie ma pan paszportu. Jak mam wyrobić paszport na Paleto, jeżeli nie mogę wjechać na Paleto? W kajdankach! Zestaw naprawczy do naprawienia naszej relacji, Bia. No, nie no super, mamy super. To! Proszę no, bardzo. To. Jest. Stepsis tak zwana. No uniosłeś ręce, no nie moja wina. To nie do końca, zrobię coś sygnał, takiego. Nie strepsis, tylko stepsis. Give item 180. A, tak mi paszport pole... Jak mi tam miał siłownię miałem tak. Mieć. Ewidentnie, bo nie mam paszportu. A, bo to jest... O kurwa, nie... Ewidentnie przenoszenie pod ręką. Czy ja? Nie rozpraszam się. O kurwa. Ktoś dostał dwa paszporty Palety i się teraz zastanawia skąd? No. Proszę, nie popłynę go na streamie. To jest nasz czy... O nie, to jest Lincoln, to nie nasz! Nice. O, pamiętam... O. Nie! No jak? Co, nie wiem czy... Czy ja mam coś przysłać coś niebezpiecznego? Wie pan co? Ma pan jakieś auto czy coś? Ja mogę sobie otworzyć jakieś auto, proszę pana, bo potrzebowałbym szybko się dostać na warsztat. To ja może po taksówkę zadzwonię. Dobra. O co tam chodziło? Nie wiedziałem o co chodziło. Nie, 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 dobra, dobra, wiecie, wie tunel. K***a, tutaj nic nie widać! Czat! Dawide. Nie obracam się, nie patrzę za siebie, nie patrzę się, pierdolę, to nie patrzę za siebie, k***a, nie złapię, to nie złapię. K***a. Nie, sąsiedzi, sąsiedzi, k***a. O 12, 13, 14, no, wysiadam zaraz. Ci zaraz liścia sprzedam. Do wibruje mocno? No. Czyli jednak ma drugą funkcję. Czyli jednak mówię. Czyli jednak coś myślałem. No, to stąd, czy, to. No. W imieniu Jedi chciałbym podarować ci ten samolot na własność. Co? Jest to twój nowy środek transportu. Co prawda ja będę już stąd leciał, ale ty możesz sobie to zachować. Muszę naprawić to czat teraz, tak? A czekajcie, czy on mi powie tego przepi... O, wstałeś, synku. Co jest? O kurczę, znowu się przebudziłeś, się łopsrałeś białą pościel. No nie! 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 Ja nie widziałem nie, tego nie, w ogóle. Nie. No nie! Jak się dzisiaj z rana czujesz? To w tym momencie! O. No jak ja ja im w głowę, ej, trafiałem im w głowę, dostałem pizdazu. No spotkajcie się, co to jest IC, no IC, Bluesław, no przecież ja tutaj nikogo nie będę OC wyrywał z GTA. Chyba, że nie przesadzą. Pan nie jest. Pani co? Nie mówi? No nie mówię, no. Czy pani teraz udaje? No nie mówię. Dobra. Nie mówię, bo już tak raz z nią rozmawiam. Tak? Dobra. Nie, bo myślałem, że się pani przyzwyczaiła coś. To nie było nic, nie doczepiłeś się, broń panie Boże. Nie czepiam się! Słyszycie mnie tam do góry? No, okej. Okay. Tak, nie doczepia się, on ma no. Za kola, więc to nie ma co. Spierdalaj, kurwysy jestem! Okej, okay, o to jest Ranger. I to jest ten. Nie mógłby tego tutaj skrycić. Nie, ta strona! Kierunki Przepraszam za zaistniałą sytuację, chciałem nagrać to wszystko, jak ten mój kolega ucieka. A to jest pana kolega, jest tak? Kolega, tak. No dobrze, to proszę pana, poproszę teraz tak, ubiegł szybkę. No. Dobra. Dobrze ci szło, dobrze było. Germany.
Germany, nice. Nice to meet you. You are from? Poland. Oh, I know. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry. Kurwać. Yes, yes. Yes, yes. Yes, yes, yes. Any... Oh, I know. Sześć. No. O! Pamiętam, tak się wjebał. O kurde, do kolan. Co zimno, to jest powrotny szybki. Pamiętam. Już, już w ciąży? No. Wszystkie lepsze z okazji dnia matki. Bo za kolan ma. Wszystko jasne. Mam słabość z tym zakolaką. Ładna, dziękuję, Toruś. Toruś. Będziesz mówił... dzięki. Nie mówię o tobie, tylko o ukulele. Dużo zjadłaś? Bo zawsze przecież, ale jestem najedzona. Szczerze? Giga dużo. Jakby... Było widać. Czy... Gibies? A teraz? Lepiej? Aha. No co, Xylax? Taką dumę mam. Cześć, Xylax. Jak mnie nazwałeś? A, też tam ja byłem. Ale trafiłem, małolatki. Hehe, moja kategoria. Co? Boże, jaki chuj dzień, a ja... Kurczyki na oka, lecę! Panie na lekcji. Jasiu, która rzeka jest dłuższa, Ren czy Mississippi? Mississippi. A o ile? O 6 liter. Boże. Zaufać ci, Diables? No. Uf, uf. A to dalej dobre. To na... No na zabawne było. Nie! Za te złote buty, oszuście. O, to piękny klip jest. O, idź taki wróżowy, zadowolony. Bak. Nie! Za te złote buty, oszuście. No. A ty jesteś takim bardziej graczem, takim bardziej farmerem, że owieczki, jakieś tam pole, jakieś budowle. A, dobra. Jakie gówno, zajebiste. Ty tylko kopiesz, tak? Tak, ja tylko kopię leżących. Czyli ja ci na hajs, a twoi koledzy na surowce, tak? Co? Nice. Na miasto? Na miasto. Na dupy lecimy. Czy to ich pierwsza gierka, na którą kochali? Te worki z ubraniami, wiesz? Nie, tak, chyba jak nie. Na świecie są, to tam są ubrania. Patrz, bo tam miała być stajnia, tam do góry. Widzisz to zielone? No, nie, nie! O, dobrze, jestem małpą i po lianach potrafię wchodzić. Szmato? Nie wiem, kurwa, Gast mnie zabija, Creeper mnie kurwa zabija, statyw mi się łamie, ja go stary nie ruszam. Ja tego statywu nie ruszam, on po prostu sobie wisi. Dobry kolega, dziękuję za 9 miesięcy. O klawiaturę. No to co jeszcze może się wydarzyć? Ale jedzenie ci ciepłe miałeś, przyszło ci jedzenie ciepłe. Dziękuję, no bardzo, dobry kolega, za 9 miesięcy. To jest nic. Robię sobie kurwa shake Xylaxa maszyną, gazuję kolę zrobioną, wyciągam i wszystko wybuchło, kurwa. Całą białą koszulkę, biały long sleeve mam czarny z coli. Znaczy siłowo tak, siłowo to jest tragedia, no bo jakby ten ciężar, taka... Czwarta, piąta klasa podstawówki dziewczyn, nie? Więc no nie jest super. Nie jest super, ale nie martw się, będzie lepiej. Możesz Karolinie powiedzieć, że ma giga ładną sukienkę, naprawdę. Ta się powiedziała, że masz giga ładną dupę. Co? Co ty powiedziałeś? Znaczy, sukienkę! Sukienkę powiedział! Sorry, no bo czekaj tych pasów dobra, szukam. Chciałem ci, żebyś przyjechał po mnie do Kielc. Nie, no powiedział sukienkę. Dobra. Nie, przepraszam, Stasiu. Definitywnie Fortnite better. Ej, w białych włosach, jak to dawało. Nasze Fortnite jest lepszy. Fortnite! No chyba, że nie uznałem miaski na Dartha Vadera. No to zmienia wtedy postać rzeczy. Ale cię miałem tego dziwną sytuację. Ej, mega dobrze. W galerii i chcę sobie zjeść obiad. Cokolwiek, że jest taka dobra dupa, no i nie mogę się skupić na obiedzie, nie mogę. Jestem sobie na tym obiedzie. Cukier tatuś Dawid. Tam, to jest ta ukraińska taka... Czoło dwa razy większe. W sumie ta. Kuchnia, tam na środku jest taka wyspa. A merdałeś twarzą w cycach? Ale te włosy zmieniłam. Tak... Waterboarding. Zwierzaczek. Widzę tego żuka. Stary, robisz teraz tak. Gdzie on jest? Wstajesz. Bierzesz stary tą tekturkę. Trust me. Bierzesz tą i ja ci już puszczam. Lecisz. Nie no, weź.
Weź miecz z Minecrafta, weź miecz z Minecrafta. Weź miecz z Minecrafta. Kapi, dziękuję za 8 miesięcy. Jeden na szuki, drugi na ludzi. Tak, pojęcie. Dziękuję, tak. Kapi, za 8 miesięcy. Karolina to była tylko przykrywka. Jesteśmy ze Stasiem oficjalnie razem. Dzień piękny. Debil. Pomocy! Pomocy! Ciało nie jest pomocy! 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 Mam 25 lat, jestem poważnym człowiekiem, też on. A ogólnie z Torkiem wpadliśmy na pomysł taki, że zrobimy sobie zdjęcia kutasów i w tych apartamentach, co jesteśmy, zostawimy sobie na lodówce zdjęcia naszych kutasów. Osoba, która będzie po nas, będzie wiedziała, że tutaj takie bydlaki były. I wygrała laska, co ładnie wygląda. Aleksandra, dziękuję za 23 miesiące. Prawie 2 latka, dziękuję bardzo. Dzięki śliczny. Wygląda Beka, nie wygrała wamka. Zawsze bawi tak samo. Laska, która ładnie wygląda? Nie, nie, wamka wygrała. Moment that he knew. He fucked up. Kurwa, źle to zabrzmiało. Wamka też bardzo ładnie wygląda. Zidane, lecisz, masz. Ale on ma jazdo, ten Zidane. Nie! O! Tak! Jak? Ja pierniczę. O kur... ale żeby tu zjechał. Nie! Nie! Tak! Tak! Co? Niemożliwe to jest! Nie wierzę! To Dudek! Dobrze, że zeskipowałeś. O! To jest fajne! To jest ten? Oni wtedy chyba jeszcze razem nie byli. Jezus. To było wtedy co, o Boże, każdy się bał, że nie przytuli na ten taniec. Ale teraz my liczymy. To już czas, nasze drogi się rozchodzą. To nie. I w prawo, ja w lewo. To tak nie jest. No. Odwiedzam punkt apteczny, proszę o paczkę prezesów, widok dostateczny. Fajne. Podchodzę do Shona bez stresu, piję sobie kole, ona zapodaje.